Bardzo dziękuję. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Bardzo mi miło, że będę mogła Państwu przybliżyć niektóre zagadnienia. Na pierwszej lekcji chciałabym poruszyć tematy związane z budową, ewolucją i funkcją niezwykłego układu, jakim jest układ nerwowy. Na początku kilka podstawowych informacji dotyczących funkcji i roli układu nerwowego. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że układ nerwowy umożliwia nam prawidłowe reagowanie w środowisku, prawidłowe odpowiedzi na bodźce, orientowanie się w przestrzeni, przystosowanie do środowiska. Dlatego podstawowymi funkcjami układu nerwowego jest łączność organizmu z otoczeniem, ale także odpowiedzi na bodźce płynące ze świata wewnętrznego, a więc regulacja pracy narządów wewnętrznych i integracja wszystkich części ciała. W jaki sposób zbudowany jest układ nerwowy? W układzie nerwowym wyróżniamy, ogólnie dzielimy układ nerwowy na ośrodkowy układ nerwowy, do którego zaliczamy mózgowie i rdzeń przedłużony oraz obwodowy układ nerwowy, w którym wyróżniamy nerwy czaszkowe odchodzące od mózgowia. Jest to 12 par nerwów czaszkowych, a także nerwy rdzeniowe odchodzące, 31 par nerwów cerniowych odchodzących od rdzenia kręgowego. Podstawową jednostką układu nerwowego, podstawową komórką budującą układ nerwowy jest komórka nerwowa neuron. Jest ona zbudowana z ciała neuronów, tak zwanego perikarionu, inaczej somy, oraz wypustek. Wyróżniamy tutaj krótsze wypustki, dendryty, które odbierają bodźce i informacje, oraz dłuższą wypustkę, akson, która przekazuje informacje w postaci potencjałów elektrycznych do kolejnych komórek. I teraz pytanie, w jaki sposób przekazywane są informacje pomiędzy do układu nerwowego? Informacje są odbierane przez specjalne narządy odbiorcze, a w nich przez bardzo wyspecjalizowane komórki nazywane receptorami. I tak możemy wyróżnić fotoreceptory, które są na przykład na siatkówce oka, chemoreceptory występujące w kubkach smakowych, mechanoreceptory, które są w uchu wewnętrznym oraz na powierzchni skóry, a także algesi receptory, czyli te receptory, które odbierają bodźce kulowe, czy też termoreceptory. I w jaki sposób informacja jest przekazywana? Odbierany jest bodziec przez receptor, tak jak wspomniałam, przez komórki receptorowe, a następnie informacja jest przetwarzana na znany, zrozumiały dla układu nerwowego język, czyli na bodziec nerwowy, na potencjał elektryczny i w postaci takich impulsów dochodzi do układu nerwowego. Jak ta informacja dokładnie jest przekazywana? Spójrzmy. Odbierana jest przez komórki receptorowe, a następnie w postaci impulsu przekazywana przez neuron czuciowy do neuronów pośredniczących, inaczej wstawkowych, a następnie przez neuron ruchowy do efektora, którym, tak jak tutaj widzimy, w tym przypadku może być mięsień. A więc następuje reakcja na bodziec, na zmianę temperatury. Tak jak Państwo przed chwilą zobaczyli, informacje przekazywane są pomiędzy neuronami. W jaki sposób informacje pomiędzy neuronami są przekazywane? Głównym miejscem, w którym przekazywane są informacje pomiędzy komórkami, jest synapsa chemiczna. Synapsa, czyli miejsce komunikacji pomiędzy dwoma komórkami nerwowymi. Wyróżniamy w synapsie część presynaptyczną, a więc należącą do zakończenia aksonu oraz część postsynaptyczną należącą
do będącą początkiem dendryty. W jaki sposób ta informacja jest przekazywana? W momencie, kiedy do zakończenia aksonu, czyli do części presynaptycznej, dochodzi impuls nerwowy, powoduje on uwalnianie z części presynaptycznej neurotransmitera. Neurotransmiter uwalniany jest do szczeliny synaptycznej. To miejsce pomiędzy częścią presynaptyczną a postsynaptyczną, przestrzeń ta nazywana jest właśnie szczeliną synaptyczną. Pod wpływem dochodzącego impulsu nerwowego z pęcherzyków synaptycznych uwalniany jest neurotransmiter. Znamy oczywiście wiele różnych neurotransmiterów w układzie nerwowym, tak jak serotonina, dopamina, noradrenalina, kwas gamma-aminopasmowy i wiele innych. Neurotransmitery łączą się specyficznie ze swoimi receptorami, które występują na dłonie postsynaptycznej. Następnie w wyniku zmian w części postsynaptycznej następuje generacja impulsu nerwowego i przekazywanie go do kolejnej komórki. Tak więc informacje z ciała neuronu wyprowadzane są przez tą dłuższą wypustkę przez akson. W układzie nerwowym wyróżniamy dwa rodzaje aksonów. Jedne w jednych komórkach są one pokryte specjalną osłonką mielinową, którą w ośrodkowym układzie nerwowym tworzą komórki oligodendrocytów, zaś w obwodowym układzie nerwowym komórki szwana. I zaobserwujmy, z jaką szybkością, jak przechodzone są impulsy nerwowe w jednym i drugim rodzaju neuronów. Z pewnością zaobserwowali Państwo, że w tym powyżej położonym neuronie, a więc neuronie zmielinizowanym, impuls ten przechodzi bardzo szybko. Natomiast w neuronach niezmielinizowanych przechodzenie impulsu następuje dużo wolniej. Dlaczego tak się dzieje? Otóż ta osłonka mielinowa pełni podwójne funkcje w takim aksonie. Po pierwsze, jest mechaniczną osłoną, taką membraną ochraniającą akson, ale również jest izolatorem elektrycznym. Zatem impulsy w aksonach zmielinizowanych przechodzone w sposób skokowy, przekazywane w sposób skokowy pomiędzy przewężeniami nazywanymi przewężeniami Lambiera. Zatem szybkość przekazywania tych impulsów jest dużo większa niż w neuronach z aksonami niezmielinizowanymi. Szybkość przewodzenia impulsów w neuronach zmielinizowanych to około 120 metrów na sekundę, a więc szybkość porównywalna do szybkością bolidu Formuły 1, czy też około 400 km na godzinę. Natomiast te impulsy przekazywane w aksonach niezmielinizowanych są przekazywane dużo wolniej, z szybkością około 50 metrów na sekundę. W świecie ssaków możemy szukać informacji, mogą występować aksony o różnej długości. I tak wyszukałam informacje wskazujące, że najdłuższe aksony obserwowane były u balenii. Tam taki neuron, najdłuższy neuron może sięgać nawet 10-30 metrów. U żyrafy jest to długość neuronu około 5 metrów, który łączy mózgowie razem z kończynami. U ludzi, zwłaszcza u osób bardzo wysokich, aksony mogą być długości nawet około 2 metrów. Poza tymi najdłuższymi oczywiście mamy również aksony niewielkie, aksony i neurony niewielkie o długości dosłownie kilku mikrometrów. Wyróżniamy w układzie nerwowym różne typy neuronów, między innymi neurony wielobiegunowe. Tutaj na tych zdjęciach starałam się przedstawić Państwu różnorodność właśnie takich neuronów wielobiegunowych. Wśród nich wyróżniamy komórki piramidalne,
których ciała właśnie mają postać takiej małej piramidki. Są to jedne z większych neuronów i występują między innymi w korze nowej, tutaj pięknie widać czwartą warstwę kory nowej, czy też występują w hipokampie. Innym rodzajem są motoneurony, bardzo długie, mają bardzo długą wypustkę, długi akson, występują w rdzeniu kręgowym. Poza tymi wielobiegunowymi możemy jeszcze mówić o neuronach dwubiegunowych, takie jak występujące w siatkówce, czy też neuronach węchowych. Są też neurony rzekomo jednobiegunowe, będące neuronami czucia bólu, komórki amakrynowe, a więc komórki, neurony występujące w siatkówce, malutkie, z wieloma drobnymi odgałęzieniami, drobnymi dendrytami i jednym cienkim, delikatnym aksonem, i komórki ziarniste, neurony ziarniste, których ciało właśnie przypomina takie okrągłe ziarenka występujące w warstwie ziarnistej opuszki węchowej, czy też w hipokampie. Neurony mogą mieć bardzo zróżnicowane rozgałęzienia dendrytyczne. I tutaj przykładem jest taka komórka Purkiniego, największy neuron występujący w móżdżku. Komórka ta, rozgałęzienia tej komórki bardzo przypominają rozgałęzienia drzewa. Stąd też bardzo często właśnie mówimy o tak zwanym drzewku dendrytycznym. W komórkach na dendrytach możemy pod dużym powiększeniem zauważyć jeszcze takie uwypuklenia nazywane kolcami dendrytycznymi. Zwiększają one powierzchnię dendrytów i są również miejscem, w których występują synapsy. Poza komórkami nerwowymi, poza neuronami występują również komórki glejowe. Wśród komórek glejowych możemy wyróżnić dwie grupy. Jedna to tak zwany makroglej i tutaj wyróżniamy astrocyty i oligodendrocyty. Astrocyty będące komórkami gwiaździstymi, przypominającymi właśnie takie gwiazdki, z drobnymi odgałęzieniami, które pełnią funkcje takie podporowe, odżywcze i modulujące w stosunku do neuronów. Oraz oligodendrocyty, dużo drobniejsze, delikatniejsze, z drobnymi wypustkami. Tak jak wspomniałam, oligodendrocyty mogą tworzyć osłonki mielinowe i komórki glejowe należące do mikrogleju. Tak jak tutaj widzicie, drobniutkie, delikatne komórki, które mają taką funkcję sprzątającą w układzie nerwowym. Mogą one usuwać umierające, niepotrzebne komórki z układu nerwowego. W układzie nerwowym zwierząt kręgowych możemy wyróżnić różne typy układów. Jednym z nich, taki bardzo podstawowy, który bardzo wcześnie został uformowany, jest to tak zwany układ nerwowy siatkowaty, inaczej rozproszony. Występuje on u jamochłonów i tworzy on taką formę bardzo, bardzo rozproszoną, nieuporządkowaną. Czasami te połączenia są bardzo przypadkowe pomiędzy komórkami, tworzące na ciele tych zwierząt taki charakterystyczny siatkowaty twór, stąd też właśnie nazwa tego typu układu nerwowego. U zwierząt bezkręgowych wyróżniamy już układ nerwowy centralizujący, zatem komórki u tych zwierząt, komórki powódliwe, tworzą pewne skupiska, tworzą już takie, są ulegały pewnej koncentracji i uporządkowaniu i doprowadziło to do tworzenia połączonych ze sobą takich skupisk zwojów w postaci sznura, w postaci łańcuszka, który występuje po brzusznej części ciała, Natomiast u kręgowców również mówimy o układzie nerwowym centralizującym, natomiast u tych zwierząt
Komórki nerwowe w przedniej części ciała tworzą skupisko nazywane mózgiem, mózgowiem i wzdłuż ciała są uporządkowane w postaci takiej rury leżącej po chrzbietowej części ciała. I na kolejnym filmie, na kolejnym slajdzie i filmie chciałabym pokazać właśnie taki układ nerwowy u bezkręgowców i kręgowców. Tutaj na pierwszym zdjęciu widzicie Państwo zdjęcie nicienia Cenorhabditis elegans, będącego zwierzęciem modelowym. I na pierwszym filmie będzie widać właśnie komórki nerwowe, które mają ekspresję zielonego białka fluorescencyjnego GFP. Stąd bardzo dobrze widzimy cały układ nerwowy tego nicienia. W części głowowej widoczne jest skupisko neuronów, swoich głowowych. Tutaj. I następnie w brzusznej części ciała pozostała część układu nerwowego nicienia. I jeszcze jeden film pokazujący układ nerwowy kręgowca. Tutaj jest też modelowe zwierzę Daniorerio, demipręgowane i widoczne mózgowie u larwy tej ryby i wzdłuż ciała rdzeń kręgowych i odchodzące od niego nerwy rdzeniowe. A teraz kilka filmów, które mam nadzieję przybliżą Państwu i postarają się pokazać, jakie niezwykłe zdolności mają zwierzęta bezkręgowe. Na pierwszym filmie będzie to film, w którym zobaczymy owady, a tak dokładniej trzmiele. Liczba komórek w układzie nerwowym owadów jest zróżnicowana w zależności od gatunku, może być od 250 tysięcy u mrówek czy muszki owocowej, aż do miliona u karalucha. Tutaj na tym filmie będziemy obserwować trzmiele. Jest to film pokazujący, jak badacze obserwowali zdolności trzmieli do uczenia się. Na takich niebieskich półeczkach był w środku naniesiony jakiś słodki płyn, który był bardzo zachęcający dla tych zwierząt, bardzo go lubiły, był taką nagrodą i zwierzęta uczyły się, że w tym miejscu jest właśnie ten słodki płyn, po czym płytki zostały chowane pod taką dużą płytkę z pleksiglasu. Natomiast trzmiele znalazły rozwiązanie i powoli ciągnąc za sznureczek wyciągały taką płytkę z tym słodkim płynem i uczyły się, że w ten sposób właśnie mogą się do tego dostać. Nie byłoby to niczym bardzo aż tak zaskakującym, gdyby nie to, że poza tą grupą, która w ten sposób uczyła się powoli, że może wyciągać taką płytkę i dostać się do nagrody. Obok sytuację tę obserwowała druga grupa trzmieli, która tak naprawdę bezpośrednio nie brała udziału w doświadczeniu, natomiast tylko przez obserwację również nauczyła się, że wyciągając to kółeczko za sznurek może dostać się do nagrody, do tego słodkiego, atrakcyjnego płynu. I tu widzimy właśnie takiego trzmiela, który przez obserwację, obserwując inne trzmiele, nauczył się, w jaki sposób trzeba wyciągnąć płytkę i dostać się do nagrody. Kolejny film będzie pokazywał zdolności, niezwykłe zdolności ośmiornic. W tym doświadczeniu ośmiornica była włożona do dużego akwarium, a następnie do tego akwarium włożono butelkę, taką zwykłą dziecięcą butelkę ze smoczkiem. W środku zaś była rybka,
będąca dla ośmiornicy przysmakiem. Ośmiornica na początku próbowała odkręcić ten korek, zdjąć korek, żeby dostać się do rybki. No niestety, jak widzą Państwo, nie udało się. I wydawałoby się, że po prostu ośmiornica odpuściła i zrezygnowała, ale po 5 minutach, tutaj jest, będzie to troszeczkę przyspieszone, po 5 minutach takiego zastanowienia się, nie wiem, obserwacji, wróciła ona do tej butelki i postanowiła jeszcze raz spróbować dostać się do nagrody, która jest w środku. Ośmiornica znalazła, że w tym smoczku znajduje się taka mała dziurka, będąca opowietrzeniem, przez którą włożyła ramię do środka, tutaj widzicie Państwo, tak, to ramię, i próbowała wyjąć rybkę. Otwór okazał się zbyt mały, i rybkę nie mogła wyjąć na zewnątrz. Natomiast tutaj troszeczkę przyspieszę. Zwróćmy uwagę, co zrobiła po pewnym czasie. O, właśnie w tym momencie. Było to nieoczekiwane dla osób badających, a mianowicie wyciągnęła smoczek i przez już duży otwór swobodnie dostała się do środka i zjadła przysmak. A teraz kilka filmów, które spróbują pokazać niezwykłe zdolności kręgowe. Na pierwszym będą kruki, u których stwierdzono około 2 miliardów komórek nerwowych. I pierwsze doświadczenie. Kruki obserwowały, co robi badacz, jak prezentuje to doświadczenie. Na początku były pokazane naczynia połączone, do których był włożony koszyczek, a w koszyczku przysmak kruka. I tutaj kruki obserwowały, że wkładanie do jednego z cylindrów, powiedzmy, piłeczek, powoduje podniesienie się poziomu wody w drugim cylindrze, w naczyniu połączonym, i uniesienie do góry koszyczka z przysmakiem. I po kolejnej jakby próbie było powtórzone to doświadczenie. Tym razem badacz dostawił po prostu połączone naczynia i w środku ten koszyczek z przysmakiem. I zaobserwujmy chwilę, co zrobiły kruki.
Tak? Widzimy, że tylko obserwując za pierwszym razem, co badacz zrobił, świetnie sobie poradziły, współpracowały razem, chociaż no to kolejna próba, chociaż niestety mimo wspólnej pracy tylko jeden z nich dostał nagrodę. Teraz kolejny film. Na tym z kolei chciałam pokazać zdolności naczelnych, zdolności szympansów. Proszę, przesuniemy początek. Mamy problem z przesłaniem odnosu. O. Jest, może będzie dobrze. W tym doświadczeniach uczono szympansy. Na monitorze pokazywano im cyferki w określonej kolejności. Zostały one nauczone, aby rozpoznać po kolei cyferki 1, 2, 3, 4, aż do 9 i po prezentacji na ekranie musiały zapamiętać położenie tych cyfer i zgodnie z kolejnością kliknąć na poszczególne kwadraciki. Teraz widzicie Państwo, w jaki sposób szympans wykonuje to doświadczenie, jak świetnie zapamiętuje w ciągu dosłownie chyba milisekundy położenie poszczególnych cyferek. Jeszcze jedna próba, a tutaj już próba tego samego doświadczenia, o które został poproszony człowiek. Nie wiem, czy jest przez Państwa głos słyszany, bo ja tutaj nie mam głosu. Jeszcze raz. Wykonane doświadczenie przez małpę, gdzie jej to świetnie. Natomiast człowiek, nie wiem, czy to Państwo słyszeli, wykonywał to zadanie niezbyt poprawnie. Zatem w tych akurat testach okazało się, że szympansy były lepsze od ludzi. Jaka jest ogólna budowa mózgu wszystkich kręgowców? Ogólna budowa jest bardzo zbliżona, a mianowicie możemy wyróżnić te same części w mózgach kręgowców. I tak wyróżniamy przodomózgowie, które oczywiście jest ma różną wielkość w stosunku do pozostałej części mózgu. I tak u ryb i u płazów zajmuje niewielki obszar, niewielką część mózgu, natomiast zwiększa się znacząco u ptaków i u ssaków. Następnie możemy wyróżnić międzymózgowie widoczne w mózgach ryb czy w mózgach ptaków i gadów, natomiast schowane już pod przodomózgowiem w mózgach ptaków i ssaków. Następnie śródmózgowie, tutaj zaznaczone takim kolorem kremowym, ukryte w głębi w mózgach ssaków i tyłomózgowie, które w mózgach ryb, płazów zajmuje znacząco dużą część w porównaniu z pozostałą częścią mózgu i tak zwane zamózgowe. Różnorodność wśród mózgów ssaków jest bardzo duża i na tym zdjęciu widzą Państwo mózgi w tej samej skali i bardzo mały mózg myszy z gładką korą. No tutaj na małym zdjęciu jest niestety dobrze widoczna. Następnie mózg kota, psa i jedne z największych mózgów. Mózg człowieka ważący około 1,5 kg, który porównywalny jest z wielkością z mózgiem delfina, ale nie są to największe mózgi w świecie ssaków. Do największych
należą mózgi wielu waleni, takich jak delfina, który ma około 1,5 kg, orki mających 5,6 kg, płetwala około 7 kg i kaszalota mający nawet około 8 kg. Obecnie prowadzimy wiele badań dotyczących mózgu ssaków i na tym filmie chciałabym właśnie przedstawić Państwu, przybliżyć badania, które prowadzimy, a które dotyczą mózgu ssaków, budowy i funkcjonowania. Badamy mechanizmy odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie struktur. Badamy ekspresję genów, poziom białek, jak również rozmieszczenie określonych komórek układu nerwowego. Mózgi do badań muszą być odpowiednio przygotowane, najpierw wyizolowane, a potem utrwalone. Najczęściej badamy mózgi gryzoni. I tutaj widzicie mózg myszy i dla porównania również mózg szczura, ale badane są również mózgi ryjówek, kretów należących do grupy owadożernych, czy też oposa będącego przedstawicielem torbaty. Ogólny plan budowy mózgu ssaków jest bardzo zbliżony, natomiast jak widzicie mogą się różnić wielkością, ale także kształty. Jedne z nich są bardziej wydłużone, tak jak mózg oposa, z widocznymi tutaj półkulami i opuszkami węchowymi z przodu. Inne natomiast są bardziej zaokrąglone, tak jak mózg ryjówki. Troszkę to podniosę. Z bardzo małymi z przodu schowanymi opuszkami węchowymi i również widocznymi półkulami mózgu. Mózgi zwierząt są następnie krojone. Mogą one być krojone od przodu ku tyłowi i wtedy mówimy, że są krojone koronalnie. Skrawki z takich mózgów, tak pokrojonych mózgów, naniesione na szkiełko podstawowe mikroskopu i zabarwione wyglądają w ten sposób. Mogą być też krojone od części brzusznej ku burze, czyli ku tej części grzbietowej. Mówimy, że to jest sposób horyzontalny krojenia i tak pokrojone skrawki widzicie na tym drugim szkiełku. Możemy również kroić od jednego do drugiego boku. Wtedy mówimy, że to jest krojenie strzałkowe i tak wyglądają skrawki pokrojone w ten sposób i zabarwione. Preparaty, które uzyskujemy po krojeniu takich mózgów, skrawki, które uzyskujemy w pokrojeniu takich mózgów, są w odpowiedni sposób barwione. Mogą być to barwienia pozwalające później pod mikroskopem obserwować komórki neuronalne bądź też astrocyty lub jeszcze inne barwienia, które pokazują połączenia pomiędzy oboma półkulami mózgu. Tu widzicie różne preparaty mikroskopowe z mózgu ryjówki, mózgu kreta, z mózgu myszy, szczura oraz królika. W kolejnych preparatach możecie zaobserwować skrawki z mózgu kota bądź też z mózgu psa lub małpy. Są one barwione różnymi metodami, między innymi takimi, które wyznakują nam wszystkie neurony, takimi, które znakują tylko neurony określonych struktur mózgu, bądź też widoczne są tylko wyznakowane włókna. Chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na to, że na powierzchnia mózgu, a dokładnie powierzchnia kory mózgu u gryzoni jest bardzo gładka. Natomiast na preparatach z mózgu kota
tak jak tutaj, możecie widać, zaobserwować pofałdowania pory. Widać taką właśnie pofałdowaną porę również na preparatach z mózgu psa i z mózgu bardzo pofałdowaną porę na preparatach z mózgu mały. Zaobserwowaliśmy różne preparaty z mózgu badane zwierząt, a teraz kilka informacji dotyczących mózgu ludzi. Masa mózgu ludzi, tak jak wspomniałam, to około 1,5 kg i w ostatnich kilku latach, a dokładnie w roku 2009, ukazała się praca neurobiolog Herculano Hauser, która dokładnie określiła liczbę neuronów i pozostałych komórkach mózgu. Była to taka zwłaszcza dla neurobiologów, przełomowa praca, ponieważ wskazywała, że liczba neuronów, liczba pozostałych komórek w mózgu ludzi jest mniej więcej zbliżona, to znaczy zarówno neuronów, jak i pozostałych komórek jest około 86 miliardów. Wcześniej był pogląd, że komórek nerwowych neuronów jest około 100 miliardów, a pozostałe, a około 700 to właśnie całkowita liczba pozostałych komórek. Natomiast okazało się, że na przykład korze mózgowej jest około 16 miliardów neuronów. Kora nowa zajmuje 82% masy całego mózgu. Natomiast okazało się, że to właśnie nie w korze, która zajmuje taką duży procent masy mózgu zajmuje, a w móżdżku, który objętościowo zajmuje tylko 10% masy mózgu, objętości mózgu, właśnie w móżdżku występuje aż 69 miliardów neuronów. Każdy neuron wytwarza przynajmniej 1000 połączeń z innymi neuronami, warunkując prawidłową pracę mózgu. Przejdźmy teraz do poszczególnych części mózgu. Postaram się, oczywiście nie opowiem o wszystkich, ale postaram się przedstawić położenie i funkcje kilku takich części mózgu, które moim zdaniem zasługują na szczególną uwagę. Jedną z nich, z takich struktur, jest opuszka węchowa. W mózgach gryzoni, w mózgach myszy znajduje się ona w przedniej części mózgu. Tutaj na zdjęciu jest pokazana, oddzielona takimi delikatnymi tutaj kreskami, żeby było widać, gdzie znajdują się opuszki. W mózgach człowieka zajmuje bardzo małą powierzchnię, bardzo małą część tego mózgu. Dokładnie mózg człowieka mamy zdjęcie tutaj na pierwszym panelu i powiększenie tego właśnie obszaru znajduje się na zdjęciu tu obok i w tym miejscu znajdują się opuszki węchowe. Zatem objętość opuszki węchowej w stosunku do całego mózgu człowieka jest niewielka. Bezwzględna wielkość, porównanie opuszki myszy i opuszki człowieka jest na tym zdjęciu. Widzimy, że porównując opuszkę myszy i człowieka jest ona znacznie większa niż u myszy, natomiast w stosunku do całości mózgu jest niewielka. Tu na tym schemacie jest zaznaczona na czerwono. Dlaczego opuszka węchowa zasługuje na taką szczególną uwagę? Otóż jest to struktura, do której podczas całego życia, również w dorosłym życiu, wciąż dobudowywane są, produkowane są nowe komórki, o którym będę mówić w następnym wykładzie. Różne części mózgu pełnią różne funkcje i obserwując zwierzęta, naukowcy wymyślają różne testy sprawdzające zachowania, które pozwalają na określenie, czy dana struktura prawidłowo funkcjonuje. Jednym z takich testów, które jest między innymi w naszej pracowni używany, jest test węchowy. Był on przeprowadzany na oposach. Oposy miały prezentowane dwa zapachy.
Jeden to był zapach cytrynowy w swojej klatce, w której przebywały. Jeden zapach to był zapach cytrynowy, drugi zapach pomarańczowy. I z zapachem pomarańczowym był zawsze niewkładany kawałek pomarańczy, która dla oposów jest taką nagrodą, przysmakiem, jest bardzo atrakcyjna. Ustawienia tych zapachów były zmieniane albo w tym położeniu, tak jak tutaj naprzeciwko siebie wzdłuż klatki, albo poprzek klatki i też były zamieniane stronami dla prawa, lewa. Zaobserwujmy proszę, jak zachowywał się taki opos w teście węchowym podczas pierwszego dnia. Był to pierwszy dzień testu, a więc pierwszy taki moment, kiedy on znalazł się w nowej sytuacji, w nowej klatce i były prezentowane nowe zapachy. Jest ten nasz opos. Po włożeniu do takiej klatki opos oczywiście jest nieco zdenerwowany, musi sprawdzić, gdzie jest, co się dzieje, ale po pewnym czasie zaczyna się też interesować tym środowiskiem, sprawdza nowe zapachy. Nie będziemy całego oglądać, bo taka jedna próba trwała nawet czasami do 10 minut, ale zazwyczaj, tak jak tutaj napisałam, bo po 6 minutach opos znajdywał nagrodę, znajdywał. Tutaj chyba w tym miejscu znajduje się jeden z zapachów nowy, prezentowany, dlatego jest bardzo interesujący dla niego. Natomiast po 6 minutach eksploracji, czyli przyspieszymy trochę końcówkę, znajdzie nagrodę. No właśnie widzimy, wykopał i zjada przysmak. I tak zachowywał się podczas pierwszego dnia. Na drugim filmie zobaczmy, jak zachowuje się opos już po drugiego dnia, po tak naprawdę 4 próbach, podczas których mógł się nauczyć tej sytuacji i skojarzyć zapach z przysmakiem. No chyba mamy trochę problem z przesunięciem z filmami. Nie biega on już tak chaotycznie. Nauczył się, że trzeba sprawdzić zapach i odszukać ten właściwy, z którym skojarzył nagrodę. I tutaj też pozwolę sobie troszeczkę przyspieszyć. Widzimy, szuka bardzo intensywnie wąszy. Przyspieszymy troszkę. O, chyba trafiłam w zanadki. Dokładnie widać po 3 minutach od włożenia znalazł już nagrodę. Badając właśnie czas w poszczególnych grupach zwierząt, czas od momentu włożenia do znalezienia nagrody, na tej podstawie możemy wyciągać wnioski dotyczące prawidłowego funkcjonowania opuszki węchowej. Kolejną strukturą, o której chciałabym wspomnieć, jest pień przedłużony i
Jest to struktura, pień mózgu, jest to struktura, w skład którego wchodzi rdzeń przedłużony, most, i, rdzeń przedłużony, most i śródmózgowiec. Czemu są to ważne struktury? Otóż właśnie tam kontrolowane są takie procesy ważne życiowo, jak oddychanie, jak kontrola rytmu serca, pracy serca, tętna. Znajdują się też tam ośrodki wegetatywne odpowiedzialne za kichanie, za wymioty, kaszel, za regulację temperatury ciała, ale również potenie się, ciśnienie krwi i trawienie. Uszkodzenia pnia mózgu mogą powodować płytki oddech, problemy z przełykaniem, z mową, również problemy z koordynacją i poruszaniem się, zawroty głowy, problemy z równowagą, wymioty, trudności w postrzeganiu środowiska, a w skrajnych przypadkach mogą powodować śmierć. Mówimy wówczas o tak zwanej śmierci pnia mózgu. Strukturą, o której być może Państwo już słyszeli, ponieważ bardzo często istota czarna, o której chciałabym mówić, leżąca w śródmózgowiu, jest poruszana w kontekście choroby Parkinsona. Ponieważ właśnie w śródmózgowiu, w istocie czarnej, znajdują się komórki, neurony, które zdolne są do wytwarzania neurotransmitera dopaminy. Wiadomo, że u osób zdrowych ilość wytwarzanej dopaminy, neurotransmitera dopaminy jest odpowiednia, jest duża, natomiast u pacjentów chorych na Parkinsona ilość wytwarzanej dopaminy znacząco spada. Jest to struktura, która odpowiada za kontrolę napięcia mięśni i postawę ciała. U osób chorych na Parkinsona występuje drżenie rąk, trudności w koordynacji ruchów i charakterystyczna taka zgarbiona postawa z upiętymi kolanami. Co ciekawe, objawy choroby Parkinsona pojawiają się dopiero wtedy, gdy obumrze w organizmie około 85% wszystkich komórek wytwarzających dopaminę. Jeszcze jedna struktura, która również bierze udział w koordynacji ruchów i w utrzymaniu równowagi, to mózg. Wspomniałam już o niej, że jest to struktura, w której jest tak bardzo dużo neuronów. U ssaków i u ptaków jest bardzo dobrze rozwinięta. Możemy w mózgach ssaków wyróżniać półkulę mózgu i część tą środkową zwaną robakiem. I tutaj właśnie w tej strukturze kontrolowane są podświadoma precyzyjna kontrola ruchu i synchronizacja ruchów podczas pracy. A więc takie proste zadanie jak łapanie piłką, jak łapanie piłki, jazda na rowerze właśnie jest kontrolowane przez tą strukturę. Uszkodzenia powodują wady postawy, brak koordynacji ruchów, pewną niezgrabność, trudności w łapaniu obiektów, niezdolność do wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych, gwałtowne ruchy gałek ocznych. Również w mózgu jest pamięć niektórych odruchów, takich na przykład jak spadanie na cztery łapy. Właśnie ten odruch ukłonów jest warunkowany przez prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Tak jak funkcje mózgu i prawidłowe jego funkcjonowanie są badane u zwierząt, podczas różnych testów. Jednym z nich jest też test kręcących się wałków. I tutaj film pokazujący właśnie taki aparat nazywany rotarop, na którym bada się funkcje koordynacji ruchów i odpowiedniej postawy ciała i utrzymania równowagi. Tutaj w środku są kręcące wałki, zwierzęta są stawiane na takim wałku, i sprawdzany jest czas i ich postawa, czas, jaki
zdołają utrzymać się na takich pędzących pałkach. Zwierzęta, które mają uszkodzony mózg, nie potrafią wykonać odpowiednio tego zadania. Innym testem, który również sprawdza funkcję mózgu, jest test przejścia na belce. I tutaj w tym teście zwierzę stawiane jest na takiej cienkiej belce, na dość dużej wysokości i właśnie odpowiednia koordynacja i postawa ciała jest niezbędna do wykonania prawidłowo takiego testu. Teraz chciałabym przedstawić Państwu pacjenta HM. Był to Henry Molaison. Był to mężczyzna, który miewał bardzo silne ataki padaczki i w pewnym momencie lekarze zdecydowali, że jedyną możliwością wyleczenia tego człowieka będzie operacyjne usunięcie struktury, która nazywana jest hipokampem. Po obustronnej lesji hipokampa okazało się, że u pacjenta HM napady padaczki zakończyły się, więc wydawałoby się, że operacja skończyła się sukcesem. Natomiast okazało się, że ten 27-letni wówczas mężczyzna stracił swoje wspomnienia, a dokładnie nie pamiętał tego, co się stało podczas ostatnich 11 lat. Stracił również możliwość zapamiętywania nowych rzeczy, nowych doświadczeń i tak spotykając się, nie wiem, ze znajomymi, z jakimiś osobami, nie pamiętał ich imion, nie pamiętał twarzy, nie wiedział, że z kimś się widział na przykład 10 czy 15 minut temu, nie pamiętał też słów, ani dat, ani celu wizyty, dlatego bardzo często chodząc do lekarza, tak naprawdę nie wiedział, czemu tam się znalazł, czy był już, czy nie i nie potrafił przywołać tych wspomnień. Miał niezmienioną osobowość, miał ponadprzeciętny iloraz inteligencji i zdolności językowe, natomiast nie potrafił zapamiętać tego, co się działo przed kilkoma minutami. I na tej podstawie stwierdzono, że hipokamp odgrywa bardzo ważną rolę w przenoszeniu informacji z tej pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej. I wyizolowany hipokamp kształtem swoim przypomina konika morskiego, hipokampusa. Stąd też właśnie jego nazwa. Jest on strukturą leżącą po prawej i po lewej stronie, a więc parzystą. I tu na kolejnych zdjęciach widzą Państwo właśnie w przekroju taki hipokamp w mózgu naczelnych, mózgu małpy i w mózgu gryzoni, w mózgu myszy. Okazało się, że badając w rezonansie magnetycznym grupę taksówkarzy, nowojorskich taksówkarzy, listonoszy i grupę osób będących grupą kontrolną, okazało się, że właśnie w mózgu taksówkarzy i listonoszy wielkość, objętość hipokampa jest znacznie większa w porównaniu z grupą kontrolną. Obecnie wiadomo, że właśnie dzięki większym hipokampom, które zazwyczaj właśnie większe występują u mężczyzn, mężczyźni lepiej orientują się w terenie, szybciej odnajdują wyjścia z labiryntu i mają lepsze zdolności zapamiętywania pamięci przestrzennej. Hipokamp jest też niezwykłą strukturą z jeszcze jednego powodu, ponieważ właśnie w tej strukturze w ciągu całego życia, również u dorosłych osobników, są dobudowywane, powstają nowe neurony, nowe komórki. W jaki sposób badana jest pamięć hipokampalna? Hipokamp odgrywa bardzo ważną rolę w
tworzeniu tej pamięci hipokampalnej i w tym celu wykonywane są testy. Test nazywany wodnym basenem Morisa. Jest to właśnie taki okrągły basen wypełniony wodą, do którego wkłada się zwierzę i w pewnym miejscu tego basenu znajduje się platforma. Nie jest ona widoczna dla zwierząt. Zwierzę podczas pływania, obserwując różne bodźce również z zewnątrz, a więc orientując się w tej przestrzeni, musi znaleźć tą platformę i zapamiętać jej położenie. Oczywiście podczas pierwszego dnia testu zwierzę chaotycznie pływa po całym basenie. Tutaj jest przyspieszony ten film, właśnie przyspieszone pływanie myszy. Po pewnym czasie, jeżeli podczas pierwszego dnia testu mysz nie odnajduje tej platformy, badacz stara się ją położyć właśnie w tym miejscu platformy raz bądź kilka razy, aby zapamiętała to miejsce w przestrzeni. Podczas kolejnych prób, kolejnych dni zwierzęta, u których hipokamp prawidłowo funkcjonuje, świetnie uczą się położenia tej platformy w przestrzeni i potrafią sukcesem ją odnaleźć. Zaobserwujmy, jak właśnie będzie wykonywała to zadanie mysz w takim basenie Morysia w kolejnych dniach, w kolejnych próbach. Widzieli Państwo, ile czasu zajęło myszy znalezienie platformy podczas pierwszego dnia, a tutaj jak szybko znalazła tą platformę piątego dnia. Tak, jest już na miejscu, czuje się bezpieczna i czuje się dobrze. Stwierdzono doświadczalnie, że uszkodzenie hipokampu w znacznym stopniu upośledza właśnie zdolność zwierząt do uczenia się. I kolejna struktura, jedna największa w mózgach ssaków, kresomózgowie. Kresomózgowie złożone jest z dwóch półkul połączonych z choinem wielki, a więc takim zespołem szlaków nerwowych. Powierzchnia półkul może być gładka, tak jak u myszy, albo nieco pofałdowana, tak jak u kota czy psa, bądź bardzo silnie pofałdowana, jak u naczelnych i u ludzi. Zewnętrzna część kresomózgowia to kora mózgowa, widoczna jest tutaj na tym zdjęciu kora mózgowa u myszy i tu kora mózgowa u naczelnych. Kresomózgowie kontroluje pracę międzymózgowia i odpowiada za takie procesy jak uczenie się, kojarzenie i zapamiętywanie. I teraz jeszcze jeden film, jeszcze postaram się tutaj też odgłosić, na którym postaram się wyjaśnić funkcje poszczególnych płatów korowych. Oto model mózgu człowieka. Jest on nieco mniejszy niż w rzeczywistości. Możemy tutaj zaobserwować fragment dnia mózgu, dwie półkule mózgu i prawą i lewą półkulę kresomózgowia. W kresomózgowiu wyróżniamy kilka obszarów, tak zwane płaty. Płat czołowy, ciemieniowy, otyliczny i skroniowy. Każdy z tych obszarów pełni określone funkcje. W płacie otylicznym następuje przekształcenie i przetwarzanie informacji wzrokowych, a więc znajdują się struktury odpowiedzialne za takie funkcje jak widzenie, analiza koloru, ruchu, kształtu i głębi. Uszkodzenie tej części mózgu może powodować trudności w rozpoznawaniu kolorów, znaków, symboli. Czasami może powodować halucynacje wzrokowe, niedokładne widzenie. W płacie skroniowym znajdują się struktury odpowiedzialne za przetwarzanie bodźców słuchowych oraz rozumienie mowy, tak zwane pole Wernickiego. Znajduje się ono zazwyczaj po lewej, czyli w lewej części mózgu. W płacie ciemieniowym znajdują się ośrodki związane z ruchami ciała
orientacją przestrzenną i trójwymiarowością. Uszkodzenie tego płata powoduje całkowitą niepodzielność uwagi, niezdolność do skupiania wzroku, także może prowadzić do trudności w liczeniu, problemów z czytaniem, czy też trudności w rysowaniu. Funkcje płata czołowego to przede wszystkim funkcje wykonawcze, planowanie. Są też tutaj ośrodki odpowiedzialne za myślenie przyczynowo-skutkowe, osąd, kontrolę, koncentrację, świadomość, ale także struktury odpowiedzialne za sterowanie emocjami i rozwiązywanie problemów. Teraz jeszcze kilka filmów, na które chciałam pokazać, jak funkcjonują poszczególne obszary kory. Tutaj będziecie mogli Państwo zaobserwować w postaci właśnie takich zmieniających się kolorów aktywność kory skroniowej podczas prezentowania podczuć słuchowych. I na następnym filmie z kolei kora wzrokowa w płacie potylicznym i widoczna aktywność obszarów kory podczas prezentowania bodźca wzrokowego. Tu dokładnie widać korę wzrokową. Jak na funkcjonowanie człowieka może wpłynąć uszkodzenie płata czołowego, przekonał się Amerykanin Phineas Gage, żyjący w XIX wieku. Pracował on podczas budowy dróg kolejowych. Jego zadaniem było tworzenie tunelu w skałach. Drążył on otwory w tej skale, wsypywał tam dynamit, zasypywał go piaskiem i następnie ubijał i wysadzał te skały. Któregoś dnia, wsypując dynamit, zapomniał zasypać go piaskiem i zaczął go ubijać takim metalowym, 6-kilogramowym metrowym prętem. Oczywiście doszło do wybuchu i niestety pręt przebił jego głowę, uszkadzając płat czołowy w korze mózgu. Po wypadku doszło do istotnych zmian osobowości Phineasa i stał się on bardzo porywczy, wulgarny, był zupełnie nieodpowiedzialny, niezdolny do dążenia do celu, do pewnych celów. Podczas gdy wcześniej pełnił kierownicze stanowisko, był bardzo odpowiedzialny, zrównoważony. Po wypadku natomiast te zmiany w jego osobowości były tak duże, że z czasem po prostu stracił pracę. Zatem tutaj jeszcze jeden schemat pokazujący rozmieszczenie funkcji w poszczególnych płatach mózgu. Nie będę ich jeszcze raz przypominać. To tak tylko dla podsumowania. I kolejna struktura, już ostatnia, o której chciałabym dzisiaj wspomnieć, to spowidło wielkie, a więc miejsce komunikacji pomiędzy półkulami. I tutaj na tych zdjęciach widać dokładnie właśnie włókna spowidła wielkiego pomiędzy prawą i lewą półkulą u człowieka oraz dwa inne zdjęcia pokazujące zupełny brak, a więc agenezję lub częściowe tylko występowanie połączeń pomiędzy półkulowych. Osobą, u której od urodzenia brak było spoidła wielkiego, był Lawrence Kimpi. Był on między innymi pierwowzorem bohatera filmu Rayman. Kim był
był uważany przez lekarzy według kryteriów psychiatrycznych za autystyka i głęboko upośledzoną osobę, nie potrafił on ani sam się ubrać, ani zrobić sobie posiłku, nie mówiąc już o prowadzeniu samochodu czy takim samodzielnym funkcjonowaniu w życiu, natomiast miał niezwykłe zdolności, ponieważ potrafił równocześnie czytać dwie strony książki. Znał na pamięć około 12 tysięcy książek, ponieważ to wszystko, co przeczytał nawet równocześnie właśnie z dwóch stron, wszystko zapamiętywał. Pamiętał również przeczytane strony z książki telefonicznej i potrafił bezbłędnie powiedzieć numer telefonu, adres, nazwisko, imię danej osoby. Na podstawie podanej daty urodzenia potrafił też dosłownie w kilka sekund wyliczyć, jaki będzie dzień tygodnia, podczas gdy ktoś będzie miał, nie wiem, 60 czy 70 urodziny. Znał też większość utworów muzycznych, podając równocześnie datę i miejsce ich poznania. Zatem pamięć miał niesamowitą, natomiast brak tego spoiwa wielkiego powodowało jego upośledzenie i niezdolność do samodzielnego życia. Podsumowując tę część wykładu, chciałabym jeszcze raz podkreślić taką nadrzędną rolę układu nerwowego w stosunku do innych układów, a zwłaszcza ogromną rolę mózgu, który jest moim zdaniem takim najdoskonalszym organem sterującym pracą innych narządów. Układ nerwowy odpowiada głównie za odbiór i analizę informacji ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, co umożliwia organizmowi tak naprawdę przystosowanie się do środowiska i właściwe reagowanie na bodźce. A poszczególne części układu nerwowego ulegały zróżnicowanej ewolucji, czego efektem jest wykształcenie różnych struktur i większa z czasem u zwierząt i później u ludzi większa efektywność i szybkość funkcjonowania układu nerwowego. I na tym w tym momencie chciałabym zakończyć, zapraszając Państwa równocześnie do drugiej części wykładu, na której będę chciała przybliżyć powstawanie nowych komórek u dorosłych ssaków.